naszym studiu już drugi gość, Andy Mile. Cześć. Jako, że dziś mamy pierwszy program, może coś o początkach. Powiedz, jak zaczęła się twoja przygoda z DJingiem? Kurczę, to już... Nie pamiętasz. Witam wszystkich serdecznie, jestem Andrzej. No, to było jakieś 10 lat temu. Bardzo mi się podobały imprezy w poznańskim klubie Esculap Hauserka. Byłem mały, jeszcze nie powinienem na nie wchodzić, ale jakimś... Tak, też jak tak obliczyłam, to byłeś mały. 16 lat miałem, jak zacząłem grać, czyli trochę czasu. Czyli dość wcześnie. Aha. Skoro jesteśmy w Poznaniu, klub o Poznaniu, powiedz, jaki jest twój ulubiony klub? W Poznaniu czy ogólnie? W Poznaniu. No, muszę powiedzieć, że mam dwa ulubione kluby i nie mogę ich wymieniać bez siebie. To jest Esku i Czekolada. Świetnie mi się tam gra. No i zabawa jest naprawdę na najwyższym poziomie. Czyli właśnie tam będzie można cię teraz spotkać? Czy... Jak najbardziej. W obu Kiedy? Klubach. Na przykład, jeśli chodzi o Esku, to dopiero czekam na jakieś imprezki. Zapraszam na moją imprezę Can't Sleep at Night, jak już będzie. A w Czekoladzie, kurczę, nie pamiętam. Możecie to sprawdzić na naszym portalu, zaznaczę to na pewno. Ostatnio, mogę powiedzieć, spotkaliśmy się na dziedzińcu. Jak odbierasz te imprezy? Był Head Candy. O, świetnie. Właśnie, dziedziniec ma to do siebie, że atmosfera, która na nim panuje, te historyczne. Tym bardziej, że dziedziniec mi się stwarza też takie, to jest świetne miejsce po prostu. Jak najbardziej. Czuć tą historię w tym miejscu, plus to i otwarte atmosferę. Niebo, ograniczone ściany. Także dobra muzyka, plus miejsce. Świetne miejsce. Ale trzeba będzie czekać znowu kolejny rok. Zima się zaczyna. Regularnie gościsz także w warszawskim klubie Platinum. Nie spytam cię, gdzie wolisz grać, czy w Poznaniu, czy w Warszawie, ale opowiedz może nam z twojej perspektywy, czy ten clubbing poznański, warszawski czymś się różni? Czy widać tę różnicę? No tak, troszeczkę. Muszę grać trochę inną muzykę, żeby parkiet był ładnie zapełniony na pewno. To znaczy jaką? Bo Platinum no, no też jest znany trochę klub na pewno szybciej, mocniej staram. Ostatnio mam tendencję do grania coraz wolniej, może nie tyle co spokojnie, ale Deep House to jest to, co mnie ostatnio kręci. I no, na pewno w Platinum nie gram bardzo house'owo, skocznie i wesoło. W takim razie jakbyś określił tą twoją ulubioną muzykę i może opowiesz nam o swoich projektach, czym się obecnie zajmujesz, grasz w wielu klubach, czy masz czas na jakieś projekty poza graniem, jakby na imprezach w tym sensie? Otóż tak, mam jeszcze drugi alias z Andy Shotgun, tak naprawdę dopiero, projekt istnieje już trochę, ale tak naprawdę się do niego biorę dopiero teraz, pod tym aliasem gram taką niszową, nowoczesną bardzo elektronikę typu bass music albo, albo trap. To jest taki nowy rodzaj muzyczny, który dopiero właściwie tak się definiuje. No i po prostu dlatego, że kocham muzykę, staram się robić jak najwięcej. Nie mogę grać jako Andy Mile tego samego. I co jeszcze? No i produkuję muzykę. Na przykład mam wyprodukowany kawałek z Panią Wiosną, która była tutaj obok nas dzisiaj na przykład. A oprócz tego czekam właśnie na finalny wokal od wokalisty Steve Downsa. Moim zdaniem jednego z najlepszych wokalistów roku 2011. Teraz moje ulubione pytanie. Skąd się wzięło twoje pseudo? Skąd się wzięło? Nie będziesz chciał o tym mówić. Nie, no myślę, że mogę powiedzieć, bo to było tak, że siedziałem sobie z moim kuzynem Cube, aka Jacob Seville. I tak stwierdziliśmy, że Andy Promile, które miało być wcześniej, jest takie dosyć politycznie niepoprawne, więc zostało Mile. A jako, tak będzie lepiej dla wszystkich. Dokładnie, dokładnie. Jest krótkie, czy chwytliwe, czy nie wiem, plus mam... Jeszcze ruszam teraz z Pete Grace'em taki projekt, planujemy się nazwać Coco Pop. Teraz na chwilę zawieszam naszą rozmowę, ponieważ jak obiecałam, zapraszam na materiał z terenu, a właściwie tym razem gościliśmy w klubie Blue Note i zobaczcie, jak tam wyglądała impreza.